Cześć, witam w kolejnym vlogu. Jesteśmy dzisiaj tu przy Manicce. Całkowicie co inne mieliśmy nagrać, ale była pierwsza usterka u Manitki, w historii Manitki. No i trochę byłem bardzo zdenerwowany rano. Teraz już może po mnie tego nie widać, nie słychać. Otóż mianowicie rano podchodzę, tutaj gruz wożę właśnie. Widać. Manitka coś nie chce odpalić. I ostatnio mieliśmy już jakiś czas, nie wiem, z miesiąc, dwa. Coś tak rano było, że trzeba było za drugim razem, za trzecim dopiero przekręceniem kluczyka załapała, tak. Od razu, natychmiast. Tylko Filip kiedyś właśnie kręci. Ja mówię mu, nie kręć, tylko weź, cofnij do zera i jeszcze raz. I za drugim przeważnie łapała od razu. Ale coś to się nie podobało mi, coś było nie tak. A dzisiaj też taka nas sytuacja spotkała. Mieliśmy całkiem co inne nagrać. Miała być niespodzianka może trochę, ale nie wyszło. Dzień trochę zmarnowany, bo 2 godziny dzwoniłem po serwisach, dowiadywałem się, cudowałem. Ale dobra, pokażę o co chodzi. Delikatnie muszę otworzyć, bo mam tutaj układ otwarty, żeby nie naśmiecić. Bo tutaj filtr paliwa. Nie miałem czym przykryć, a stwierdziłem, że nawet jak wynajdę coś do przykrycia, to więcej mogę tam napruszyć, jak tym, że delikatnie klapę przymknę i pojadę po część. Ale z częścią też wyszła akcja. No i słuchajcie, jak to było. Kręcę, nic, zero odezwu, pompuję tutaj pompką. Tutaj tyle, że mogę sobie właśnie kręcić palcem, nie muszę tam wchodzić do kabiny kluczykiem, tylko tu przyciskiem naciskam palcem. O, paliwo się pokazało, bo ja ruszyłem pompkę. I no nie odpala. Odkręcam po kolei rurki wtryskowe, wszystkie. To jest na pompowtryskach. Ale no, serwis mi tam mówił, że jakby się zapowietrzyło, to tak można robić, że to pomaga. No i nic, kręcę. Niby łapię już. I nagle, tak jakby odcięcie wtrysku, kompletnie nic już znowu. I tak, nie wiem, kombinowałem z pół godziny. No już akumulator jako tako 5 lat będzie w kwietniu. Kręcił jeszcze, a już czułem, no już słabszy trochę. Chociaż aż dziwię się, że później jeszcze długo później kręcił. Ale udało się. Jakoś tam odpaliliśmy. Wujek mi przywiózł tam trochę kluczy, plaka. Odpaliliśmy, ale zanim mi przywiózł, wynalazłem przyczynę. I tu właśnie jest problem. Jest odstojnik. Wstępny taki, dobra, tu w gruz pójdzie papier. Wstępny tutaj filterek, chociaż Manitu ma tam jeszcze swój. To jest mercedesowski, odatego w silniku. I ja już taki zły byłem, no nawet w***ony, bo inaczej nie powiem już. No wiecie co, no przyjeżdżam sobie rano, tutaj maszyna we Wrocławiu wyprowadzona. Gruz miałem wozić, wczoraj woziłem, wszystko było dobrze. I to mi nie gra, nie chcę zapalić, ja już... Nawet ja siedzę w szkole, patrzę, Grzesiek dzwoni i myślę, kurde, co się dzieje? No. Wychodzę odebrać i słyszę tylko wiązankę, a myślę, tak staram się nie dzwonić w godzinach szkoły, tam najwyżej piszę SMS-a, zadzwoń na przerwie czy coś, ale to już musiałem się komuś wyżalić. I ja taki już zły, czekałem już na wujka na plaka, no mówię, na plaku, jak go naprawię, łapię ją, odpalimy i zobaczymy. Tam serwis mi coś tam mówił, filtry wymienić, nie filtry, no to porozbierałem to wszystko. No czyściutkie, idealnie jest, tak jak tam na przeglądzie nagrywaliśmy. I wiecie co zobaczyłem? Pompuję, taki zły już tutaj pompuję. A tutaj jest w dekielku dziurka, gdzieś się rozszczelniło. I ona nam już te 2 miesiące, czy tam ile, te problemy, że tak rano czasami za pierwszym odpaleniem nie od razu złapała. To nam już tu powietrze lewe gdzieś musiała łapać. I gdzieś teraz, nie wiem, no dziurka niby tam widzę, no znikoma, bardzo malutka, ale gdzieś i tak przez noc jej odwaliło. I później też pompuję i nic, no nie wiem, aż no zdziwiony byłem, że to w ogóle tak się stało, bo raczej nie było takich problemów nigdy, nawet jak gdzieś tam przypowietrzona. A tu niby odpala. Ja już puszczam, przestaję pompować, przycisk puszczam i gaśnie natychmiast. Ale dobra. I jeszcze druga sprawa, właśnie zamówiłem tam gdzieś, zadzwoniłem, model silnika podałem. I się okazało, że sprowadzili, ale tutaj od tego głównego filtra, ten duży dekielek, a od tego nie, no i kurde, podkleiłem go, bo chodził od rana, jak już go tam zapaliłem, to robiłem do tej pory, ale no trzeba było uważać tam, nie gasiłem jej za często, chociaż paliła normalnie, nie było problemu, także no jeszcze się przemęczymy do jutra, bo jutro będzie ten właściwy, a ja to skręcę, no zobaczymy teraz, czy zapali, mam nadzieję, że plaka nie będę musiał używać.
bo to też nie jest za dobre dla silnika. Chociaż plak jest według mnie lepszy od samostartu. Silnik tam mniej po dupie dostanie, nie będzie tak klekotał, taki miększy, że tak powiem, jest plak. A samostart to jest nie za ciekawe rozwiązanie. To już naprawdę muszą być przypadki takie w sumie chyba jak ten, że już się nie patrzy, tylko żeby odpalić. A klucza nasadki nie mam tutaj, co przy sobie było, to zobaczymy, jakoś trzeba to założyć. Dobrze, że jakikolwiek jest. Nie no, zawsze w każdym sprzęcie staram się mieć jakiś jeden komplet kluczy, tam te podstawowe, płaskie, nie, jakieś kombinerki, śrubokręty. Czasami jakieś tam cudowne znaleziska, że jest więcej, jakieś fikuśne klucze się znajdą, ale to rzadkość, przeważnie te płaskie. I norma u nas, nie wiem czy to też u innych się tak zdarza, trzynastki klucza zawsze się gubią gdzieś, najbardziej chodliwe, że kurde, ten co najbardziej się używa gdzieś, to się ciągle wygubi. Ostatnio gdzieś na budowie byłem, gościu mnie pyta, masz trzynastkę klucz? Ja mówię, no czekaj, w komplet zobaczę i nie ma już. Gdzieś ktoś wziął, bo mu trzynastka była potrzebna i nie wiadomo, wzięło klucz. Aż się boję, co to będzie teraz. Jutro zaś od nowa z nowym, ale damy nowe i mam nadzieję, że będzie spokój. Dobra, możesz kluczyk przekręcić, ja podpompuję i sobie będę tutaj odpalał. O, sączy się jeszcze, jak naciskam. Ale no było tak cały dzień, no to może będzie chodzić, zobaczymy. O, ale to jest pierwsze odkręcenie, przekręcenie silnikiem po zakręceniu filtra, także normalne. Się nie ma co spodziewać, że on od razu może chodzić, bo to raczej się nie spotyka przy tym silniku, nie miałem tak. Zawsze jak coś rozkręciłem, to chwilę później się tam przypowietrzała. No już łapie. Lepiej chyba chwilę pochechłać, jak tym plakiem ją męczyć, tak myślę. O, już łapie. Udało się. Rano co będzie, to zobaczymy. Patent jest, jak coś poradzę sobie, ale później wymieniam i to ma być spokój. Albo nie zakładam tego, bo rano do kabiny to czekaj, czy tu wezmę. Nie, albo dobra. Nie, bo coś się narobi. To weź to. Śmiga. Błoto oczywiście, roztopy. Dobra, wkrętak damy tu. Zaraz zobaczymy. Łyżeczkę jakąś tam razem wspólnie załadujemy i będzie trzeba kończyć, bo to jest taki, no, żeby coś tam było i uczulić, że taka pierdółka może czasami dzień zepsuć, zdenerwować człowieka. Jeszcze najgorsze, jak człowiek nie wie, o co chodzi. No, a to już, ja już się bałem, wydzwaniam po serwisach, pompowtryski, nie pompowtryski. A, jeszcze właśnie najlepsze. Wczoraj byliśmy tankować, kto nas na czacie nas tam obserwuje, to widział. Było na Lotosie. Filip był Manitou, Janiu Holandem. I no wiadomo, Manitou jest mniejszy zbiornik, no to tam już Filip poleciał sobie, ja jeszcze dałem do New Holanda. Słyszę, zapalił coś na trzy cylindry. I właśnie tak jak rano zazwyczaj po tym takim kręceniu potrafiło tak być, nie? Już tam, no to szukałem tam z grubsza, co się dzieje, ale jakoś tak chodziło, to się nie zwracało uwagi bardzo. I dzwonię do Filipa, że coś się dzieje. Mówię, chodzi tam na cztery, bo chwilę odjechał, mówię, stań, daj na wolne obroty. Ale no było dobrze, nie? No i później rano taka niespodzianka. Wyśmienite doładowania. No, gruz jest to. Właśnie nie nabieram na początek takiego fest twardego, żeby tam podłogi nie pozaginać.
biorę takie bardziej z ziemią. Dlatego właśnie chciałem stalówkę na czepę, bo z aluminiową, no to przy takim czymś to nawet nie ma mowy. Już jest tam parę wgniotów, ale to takich no naprawdę niedużych, gdzieś tam się pokazują. Jak na to, co się wozi. Ja się tutaj staram uważać, żeby tego nie pogiąć, bo niektóre patelnie to się widzi takie, że oj, oj, oj. A tutaj no gruz nieciekawy do wożenia taki. O, jakiś tam jeszcze głaz duży, to jego w ogóle nie wezmę, trzeba będzie widłami to wywieźć na bok na razie. Oj, co my się mamy z tymi maszynami, to ja nie wiem. Nie wiem, od rana do nocy siedzi za kierownicą, to jeszcze. Co to trzeba mieć narąbane w głowie, że od rana do nocy codziennie ujeżdżają tylko te ciągniki, maszyny się cieszą. Mówią, że mi w żyłach płynie ropa, ale to chyba prawda. Dobrze, że nie samostart, bo byś dostał. Nie, samostart nie, bo by mi serce nie wytrzymało. O. Ale jak manitka chodzi, to od razu ja się cieszę. Zapaliła, to od razu kolejny telefon do Filipa był. Wuja, chodzi, chodzi. Jaż było słychać po głosie, że Grzesiek szczęśliwy. Radyjko grało. A teraz dostałem jeszcze na urodziny słuchawkę, taką na ucho Bluetooth, to sobie w manitce gadam. Bo tak to ja, jak to ja. Albo przez radio, czy tam naszego przenośnego Bluetootha gadałem. Albo normalnie tutaj telefon i dawałem radę ładować nawet. A teraz to powiem wam, że nie doceniałem tego wcześniej, ale dobre to jest urządzonko. Fajnie, przy manitce to szczególnie, gdzie tutaj ręce potrzeba cały czas. O, nie wiem, czy to dobrze widać, bo my kamerę mieliśmy do naprawy ustawioną. No właśnie. Ale no, to szybciutko jeszcze na koniec. Coś tam do góry było w dół, to teraz tam może do góry bardziej. Z przesadą. Powinno być dobrze, tak jak pokładzie. Będziecie musieli wybaczyć, jak będzie coś nie tak. No. Nagraliśmy, co się działo, ale no tak wyszło. Dobra. Na razie, cześć. No, na razie.